Incognito. Jak się nazwać? Czekajcie. Bloody A90. Witam was wszystkich. Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o myszce Bloody A90, którą właśnie trzymam moimi studnymi rączkami. Otóż niestety, ale myszka nie działa. Tak, w sensie działa, bo działa, a aimować się da. Ale dla Minecraftowego community i draklikowego community ta myszka nie działa. Jest z**ana. Dlaczego? No bo nie draklikuje, nie da się na niej diabel klikować. Teraz każdy pomyśli, co ty pierdolisz, przecież na Bloody A90 da się draklikować. Każdy tak mówił, nawet ja, więc jestem trochę teraz hipokrytą, ale jak się okazało, Bloody A90 dostało aktualizację i niestety, ale Bloody wszczęło produkcję nowej myszki Bloody A90. W sensie, nowej myszki jak nowej, w sensie jest ona stara, ale poprawi to, że nie działa już draklik i double click, więc no nie da się draklikować przez brak tego double clicka. Jest to pewnie spowodowane zmianą switchy, możliwe też, że zmianą debounce time'u i tak dalej. Co jednak według mnie jest najgorszą rzeczą, którą mogło zrobić Bloody. Dlaczego? Mieli oni popyt w 2021 roku największy tak naprawdę w karierze. Tej myszki nikt nie kupował tak naprawdę do tego 2021 roku i do teraz, bo wszyscy mieli wyjebane w jakiś Bloody. Bloody to była bardziej myszka taka, że no dobra, jak nie masz pieniędzy na myszkę, nie wiem, Razera albo SteelSeriesa, no to kupujesz powiedzmy tą Bloody A90 lub Bloody A70. Tak było do, nie wiem, 2019-2020. Ale później już ludzie kupowali tą myszkę, bo tą myszkę się naprawdę opłacało kupować, bo ta myszka zajebiście działała. No i niestety, ale Bloody skończyło tak naprawdę karierę tej myszce. No bo Bloody wszczęło produkcję nowej myszki, zaaktualizowanej wersji Bloody. I według mnie był to najgorszy krok w ich jakby całej działalności. Dlaczego? No bo jeśli macie popyt w firmie na coś, na cokolwiek tak naprawdę, popyt na... O kurwa, co tu żółty robi? Popyt, nie wiem, na papier toaletowy, macie popyt na, nie wiem, wibratory, macie popyt na cokolwiek, to zawsze analitycy muszą sprawdzić przyczynę tego i muszą jak najdłużej zostać przy, wiecie, przy jakby przy tej sytuacji, której się jest, i jeszcze ją bardziej rozwijać. Więc kiedy Bloody zobaczyło, a na pewno zobaczyło, że popyt na... O kurwa, tu już jest Aqua. No dobra, mam przejebane. Nie zabuduję się tak szybko chyba. Oj, udało mi się, dobra, ale nie wiem jak. Ja tam mnie zaskoczy chyba. Dobra, doskoczyłem. A kiedy Bloody A90 zobaczyło, że okej, ta myszka ma naprawdę zajebisty popyt przez to, że Minecraftowcy zaczęli się interesować tą myszką pod względem draklika i tak dalej, to powinni pomyśleć sobie, dobra, to może zróbmy tak, aby na tej myszce jeszcze lepiej się draklikowało. A na pewno analitycy to zanalizowali, no trochę masło maślane, ale na pewno analitycy sprawdzili to, że po prostu na tej myszce, że ta myszka dostała taki popyt, a nie inny przez to, że draklikowcy, czyli Minecraftowcy, się nią zainteresowali. Jeśli tego nie sprawdzili, to są trochę głupi, autentycznie. Oj, dlaczego ja jestem w ogóle wkurzony? Wkurzony jestem z tego powodu, iż nie sprawdziłem, czy ta myszka ma jakieś błędy, a mówiłem nawet na jednym odcinku, żeby zawsze przed kupnem myszki sprawdzać, czy myszka nie jest jakoś spierdolona, czy coś tam i tak dalej, i tak dalej. Generalnie zawsze jak kupujecie jakąś myszkę, to polecam wam patrzeć na przykład na różne strony internetowe i wpisywać frazy typu, nie wiem, Bloody A90 Networking, albo Fix, albo Isue, ja się chyba jakoś tak czyta. Bo może się okazać, że naprawdę ta myszka ma jakieś błędy i dopiero na filmach na YouTubie zobaczycie te błędy i wtedy nie będziecie po prostu musieli jej kupować. A ja straciłem tam około 80 zł. Nie jest to jakoś strasznie dużo, no ale wiadomo, mogłem to wydać na jakąś myszkę inną i zrobić o niej test. A miałem plan po prostu... Aha, kurwa, zapomniałem, że tu się czeka dłużej. Yeah. No grałem przed chwilą na ACMC, ale ACMC się spaliło przed chwilą, autentycznie. Więc dobra, tu się czeka chyba 3 sekundy jakoś. Cyk. Tak, dobra. To teraz już wiem. Cyk. Jezu, ja taki jestem chujowy bez tego draklika. W sensie, ja po prostu jestem o wiele lepszy, kiedy mogę draklikować i szybko stać bloki. Tutaj jednak jestem gorszy, też czuję jednak tą różnicę między Rokatem Kane'em a Bloody A90. Różnica jest chociażby taka, że obie myszki mają inny troszkę kształt i jednak na tej Bloody A90 mi się dziwnie gra, no wiadomo. Zawsze jak gracie na jakimś Gloriusie i później przejdziecie na Bloody A80, to różnica jest lekka, a nawet kolosalna według mnie. No wiadomo, zależy jak człowiek jest przyzwyczajony. Jak was chcę tylko przestrzec
przestrzec przed jakby zakupem Bloody, bo wiem o tym, że wiele osób tak naprawdę w Minecraftie kupuje myszkę tylko po to, żeby draklikować na niej. Tak naprawdę wiecie, to jest też na takiej zasadzie, że jak macie możliwość w myszce draklika, a jak nie macie, to zawsze lepiej mieć tą możliwość, bo jest zawsze jakaś alternatywa. I teraz jeszcze jest druga sprawa, że teraz niektórzy mogą się zdziwić, dlaczego mi ta myszka nie działa, a innym działa. No bo kupili się ją przed aktualizacją, no. Wcześniej ta myszka była naprawdę dobra. I jeszcze chciałem was tak w sumie dopytać, bo możliwe, że po prostu ktoś znalazł już tą myszkę, w sensie w tej dobrej wersji, w tej z draklikiem. Więc jeśli znalazłeś taką myszkę, właśnie tą Bladia 90 z draklikiem, to możesz podesłać link tam w opisie, ja chętnie zobaczę, czy ta myszka właśnie jest z draklikiem, czy nie. Znaczy w sumie to teraz trudno nawet sprawdzić, ale no może ktoś ma jakieś tam kontakty, nie wiem. Kurwa, co ja robię? Tu go nie ma, okej, czyli on idzie do pinka. On idzie do pinka, pink jest z tamtą stronę, dobra, no to już wiemy. Wiemy, gdzie się poruszać. A on jest u siebie, dobra. Kurwa, nie wiem, czy mnie zobaczył, oby nie. Miramdy! Nie widział mnie chyba. Nie, wypierdolaj! Dobra, GG. Wiedziałem, że to się uda. Nice. Sleepy ty. Ja w ogóle kocham. Ja kocham niki, gdzie jest na końcu i ty na przykład. Ale ja wam powiem tak, mi się coraz lepiej gra na tym Cookscrafcie. Nie wiedziałem, że to jest tak fajny serwer. Autentycznie. I nawet bez tego draklika tutaj się fajnie gra, bo jest fajny hitting. To mi się podoba. Teraz muszę trochę obczekać, bo nawet wiecie co, ja nie będę na razie do niego podchodził. Teraz mogę do niego podejść już na luzie. Dobra, GG. Widzicie, draklik w ogóle jakby nie zalicza się. Na tej myszce da się draklikować, bo w ogóle taki fun fact ode mnie. Na każdej myszce da się draklikować, bo draklikować nawet możecie na siostrze, na stole. Wszędzie możecie draklikować tak naprawdę. Nawet na swoim kuta. Ale inną jest sprawą to, czy możecie draklikować na myszce, a inną sprawą jest to, czy wasza myszka rejestruje draklika. No i dużo myszek nie rejestruje draklika i to jest prawda. Jak on zrobi TNT, mam nadzieję, że to wyjdzie. Kurwa, nie wyszło. Jak zrobi jeszcze... O chuj ci w dupę, tak szczerze. Bo wiecie, przez to, że cały czas draklikuję, to ja w ogóle się nauczyłem żyć tylko draklikiem. Jak przychodzi mi jittery klikowanie samo albo butterfly klikowanie, to moje ręce wyglądają, jakbym był paralitykiem. Dobra, robię fireball jumpa. Te fireball jumpy w ogóle mi się tutaj w chuj podobają, naprawdę. W sensie, że można dolecieć sobie z jednej wyspy do drugiej. To jest giga zajebiste. Tak przechodząc do konsensusu odcinka, no to generalnie... A. No. Nie wiem, co to ma na celu, ale dobra. Nie wiem, to był jakiś rytuał chyba. Odmawianie litanii do świętego Franewele. Nie wiem, co on zrobił, ale ja sam spierdolę. Tak po cichutku. Ja potrzebowałem tylko protection, bo generalnie to też taki wielki protip ode mnie. Kiedyś mówiłem to na odcinku, że na początku zawsze areny kupujcie sobie protection zamiast sharpa, bo sharp wam chuja da, autentycznie. W sensie sharp wam da tylko wtedy, kiedy będziecie mieć pewność, że kogoś rozjebiecie i nie chcecie go szybciej rozjebać. Ale jeśli nie macie pewności i gracie, no nie wiem, przeciw naprawdę dobrym osobom, zawsze sobie, zawsze kupujcie sobie protection. Nie pierdalaj z tym. Nie, idź ode mnie, mordo. Nie, wypierdzielaj. Ja tam jeszcze wrócę, ale zaraz. Tylko, że problem jest taki, czekajcie, ja kupiłem... Co? Ja kupiłem haste 2? Miał być sharpness, nie haste. Oho. Dobra, koniec z tym Bloody. Wywalam to Bloody, autentycznie, nie, czekajcie. Wywalam tą Bloody, wywalam. To stop what you're doing and listen.